Bo ja tydzień temu byłem bardzo zadowolony z występu. Proszę pana, wyparzam ją, wyparzam, żeby znowu panu przynieść za tydzień. Czyli dobrze? Będzie para, parę pan przyniesie już. Przyniosę panu parę, tak, i duet będzie pan miał w tam. No dobrze, uwaga. Urywki. Urywki z rozrywki. No i teraz oficjalnie Filip Jaślar. Był kontrabas, niech zabrzmią skrzypce. To był kontrabas? Ten, znaczy teraz skrzypce, ale w urywkach z rozrywki w dżinglu jest kontrabas, proszę pana. Nie, naprawdę? Ale zawsze myślałem, że... Dużo jeszcze pracy muzykologicznej przede mną. A zatem do pracy, redaktorze. Filip Jaślar. Dzień dobry państwu. Dwa tygodnie temu obiecałem opowiedzieć o podróżach Mozarta zaraz po moim powrocie z Berlina. Co prawda, wróciłem z Berlina tydzień temu, ale musiałem pojechać jeszcze raz. Zamiast płynu do prania kupiłem płyn do płukania i żona była niezadowolona. Jak odróżnić w niemieckim sklepie te dwa płyny? Język niemiecki znam jedynie z serialu o Klosie, no a tam Edyta Lausz zdradziła III Rzeszę, a nie zajmowała się chemią gospodarczą. Rączki, rączki, panno Lausz. Na szczęście wróciłem z płynem do płukania jamy ustnej i dziś opowiem o podróżach Mozarta. Odrobina statystyki. Wolfgang w swoim krótkim życiu odbył 17 podróży. Poza domem spędził 3700 dni, czyli 10 lat, 2 miesiące i 2 dni. Jednym słowem, co trzeci dzień życia Mozart spędził w delegacji. Odwiedził Francję, Włochy, pokonał kanał La Manche, aby zagrać w Londynie i w Dover. Był w Belgii, Niemczech, Szwajcarii, nawet w Pradze i w Ołomuńcu. A do Polski nigdy nie trafił. Zdaje się, że już w XVIII wieku nasze drogi nie miały najlepszej opinii. Nasze polskie drogi. Ciekawe, ile hot dogów zjadł Wolfgang na stacjach benzynowych, ile razy korzystał z usług konnej pomocy drogowej, w ilu motelach nie wyspał się przez świętujących wieczór kawalerskich Holendrów. Ja się raz nie wyspałem, ale rano w ramach zemsty spuściłem im powietrze z kół. Ile razy biedny Wolfgang prowadzony przez GPS czekał na prom rzeczny. No, GPS w XVIII wieku raczkował. Ile razy Mozart zostawiał swoje płyty pod fotoradarem, próbując negocjować. Za każdym razem, kiedy czekam na prom lub negocjuję z fotoradarem, myślę o Mozarcie i naszej wspólnej tułaczej doli. W zawód muzyka wpisane są podróże, niezależnie czy jest się geniuszem, czy prostym skrzypkiem kwartetowym. A po co się podróżuje? Dla chleba. Czasem dosłownie. Podczas ostatniego 10-dniowego pobytu w Berlinie grupy Mozarta organizatorzy zapewniali nam ciepły posiłek przed występem. Bardzo możliwe, że obiad to jedyne wynagrodzenie za berlińskie koncerty. Taka forma rozliczeń barterowych lub, jak kto woli, koncerty za bigos na pewno zdarzały się również Mozartowi. Pewnie zastanawiają się państwo, jak przy obiadowej formie honorariów odprowadza się podatek. To bardzo proste. Za pomocą zupy, przelewem. Filip Jaślar, dziękuję bardzo. Dziękuję. Podobało się panu? Bardzo. A, bardzo. Podobało się panu? Mi bardzo się podobało. Ale ja nie pana pytam. Przepraszam. Pan, no, za mało było chemii gospodarczej. Myśli bo pan? O tym Mozarcie już słyszałem, ale pan, bo ja też jeżdżę za coś granicę. Coś się panu obiło o uszy. Poproszek, tak. No. Nie, to szkoda, że tak krótko pan no, wcześniej pan mówił, że bardzo dobrze to jest napisane. Zresztą podejrzewam, no, że... No, wcześniej może tak mówiłem, ale teraz to mówię. Zaraz. Jutro zobaczymy, jak redaktor się spisze, dobrze? To może ja proponuję, żebyśmy umówili się na jutro dokładnie o tej samej porze. Bardzo ja mogę, a pan redaktor może? Pan redaktor ja nie wiem właśnie, nie wiem, czy teraz. Wpadnę. Nie wiem, czy zobaczymy, wpadnę. Zobaczymy. To co, synchronizujmy zegarki. Która jest 20, tak? U mnie jest 18, a u pana? 5 po 6. No to dobrze, no, to jesteśmy umówieni. Do zobaczenia się z panami.